Witajcie. Historię Avenue Louise znacie. Zapoznałam Was w poprzednim odcinku z tą jedną z największych i najważniejszych ulic arterii Brukseli, która nosi imię jednej z córek Leopolda II. Ale po kolei. Wiecie co, polubiłam tą smutną, zdesperowaną pannicę, najstarszą córkę króla Leopolda, na której całym życiu zaważył właśnie podły charakter jej ojca, jak też na życiu jej sióstr młodszych. Mark Twain mówił o Leopoldzie II, że był on pazernym, chciwym, zachłannym, żądnym krwi, podłym, starym capem. Leopold II, bo o nim tutaj cały czas jest mowa, miał serce z kamienia. Zwłaszcza dla swoich bliskich miał serce z kamienia, z czego był właśnie znany. Nie kochał swoich córek, nie kochał swojej żony. Za to dla swoich kochanek potrafił być niezwykle hojny i były to kochanki bardzo młode w wieku jego córek. Leopold II nawet grosza nie dał ze swojej fortuny dla swojej rodziny. Nawet grosza nie przepisał na żadną ze swoich córek, ani też na żonę, którą w ogóle bardzo wcześnie odprawił w góry, w Ardeny, gdzie wysłał ją z całą swoją menażerią, z papugami, z psami. Ona tam dożywała swoich lat, zdziwaczała. Był do tego stopnia złym człowiekiem, że zakazał uczestnictwa w pogrzebie własnej matki swoim trzem córkom. Również sam na łożu śmierci był nieprzyjednany, nie chciał widzieć żadnej ze swoich córek. Losy jego dzieci, losy jego córek nie są to historie z happy endem. Nie są to historie królewien, które żyły długo, długo i szczęśliwie, z wyjątkiem najmłodszej Klementyny. Ale Klementyna musiała na swoje szczęście czekać z uporem 20 lat. No ale w końcu doczekała się i można powiedzieć, że ta jedna księżniczka miała swoje życie zakończone happy endem, kiedy była szczęśliwa w małżeństwie, kiedy była szczęśliwą żoną i matką. Jednak naprawdę tyle czasu musiała na to czekać. La princesse Louise de Belgique nie ma łatwego życia, podobnie jak jej siostry, w tym zdawałoby się przeklętym pałacu królewskim w Laeken. Pozbawiona zupełnie ciepła ze strony swoich rodziców, spłodzona pewnej mroźnej zimowej nocy w lutym, właśnie w tych zimnych ścianach pałacu w Laeken, nie zaznała ciepła ani od swojej matki, która skupiona była właśnie tylko też na sobie, na swoich nieszczęściach, na swoim odrzuceniu. Nie ma też ciepła ze strony ojca całkowicie, który w ogóle pochłonięty jest zupełnie innym życiem, który jakby wręcz odrzuca swoje córki i traktuje je z pogardą. I w takich okolicznościach ona dorasta i gdy ma 17 lat, zostaje przez swego ojca wydana za mąż za księcia. Filip de Saxe-Coburg, czyli mąż Luizy, również nie daje jej tego ciepła, czyli historia się powtarza. Ta dziewczyna, ta księżniczka jest bardzo spragniona miłości, ciepła, jak każda dorastająca dziewczyna, jak każde wcześniej dziecko, i nie dostaje jej ani od swoich rodziców, ani też od swego męża, który nie jest dla niej żadnym wsparciem. Wobec tego jakby histerycznie, zachłannie rzuca się w takie wystawne życie w Wiedniu. I próbuje sobie rekompensować ten brak ciepła właśnie takim wystawnym życiem, ponad stan. Wydaje pieniądze na prawo i lewo i to nie może się skończyć dobrze. I
I gdy tak Louise z premedytacją pogrąża się w długach, jakby dążyła do samozagłady, oczywiście reakcja rodziny jest natychmiastowa, więc po naradzie postanawiają ją umieścić w zamkniętej klinice. Stwierdzają, że jest chora psychicznie i Louisa ląduje na kilka lat w klinice. Jednak po wyjściu z tej kliniki, oczywiście, bo nie jest psychicznie chora, ona po prostu potrzebuje tylko ciepła, miłości, jest samotną kobietą, młodą, samotną kobietą, która jest, nie ma zupełnie żadnego zrozumienia ani wsparcia nawet u jednej osoby. I kiedy wychodzi z tej kliniki po tych kilku latach, dalej żyje ponad stan, dalej zatraca się w tym dworskim życiu, wydaje pieniądze na prawo i lewo, ale wtedy nie jest już sama. Wtedy poznaje w Wiedniu mężczyznę. Jest to hrabia, porucznik w austriackim wojsku, chorwacki porucznik, hrabia Matasisz, Hejza Matasisz, i on właśnie daje to wszystko dla Louisy, to czego dotychczas nie doświadczyła w życiu, więc daje jej miłość, daje jej przywiązanie, daje jej uwagę, podziw. Po prostu to, czego każda kobieta tak naprawdę potrzebuje. Hrabia Hejza Matasisz, porucznik w chorwackim pułku austriackiej armii, jest tym mężczyzną, tym aniołem, który pojawia się w życiu Louisy i sprawia, że to życie odmienia się jak za sprawą czarodziejskiej różdżki. Czuje się wreszcie kochana, a sami wiemy, że czego więcej kobiecie potrzeba. Wobec tego Louisa stawia wszystko zupełnie na jedną kartę. Do tej pory nie czuła się ani kochana, ani podziwiana, ani doceniana. Teraz to wszystko ma i nie chce tego stracić. Raczej woli stracić swoją pozycję, raczej woli stracić majątek i swego męża, którego absolutnie nie kocha. Więc postanawia postawić swoje życie na jedną kartę. A trzeba jeszcze wspomnieć, że ze swoim mężem ma już w tym czasie dwójkę dzieci. Księżniczka Louisa ucieka ze swoim ukochanym i ze swoją córką Dorotą i żyją po trosze w różnych stolicach europejskich krajów, zatrzymując się na chwilę to tu, to tam. Oczywiście wybucha ogromny skandal, bo takich rzeczy księżniczki nie robią, nie uciekają od swoich mężów ze swoimi dziećmi po to, żeby gdzieś tam żyć ze swoim kochankiem. Nie stawiają wszystkiego na jedną kartę. Oczywiście książę Filip nie może znieść, nie może przełknąć tej zniewagi. Takiego czegoś się nie robi. W związku z tym wywołuje kochanka swojej żony na pojedynek, ale w tym pojedynku odnosi rany. Nie jest tak łatwo wygrać pojedynek z zawodowym żołnierzem. No i niestety książę Filip zostaje ranny w tym pojedynku, ale zachowuje życie. Wobec tego myśli, jak tutaj w inny sposób pozbyć się tego rywala i tą nieposłuszną żonę przywrócić na łono rodziny. No i w końcu tak myśli i znajduje pewien sposób na kochanka swojej żony. I tak pod wpływem fałszywych oskarżeń hrabia Matasisz zostaje aresztowany i skazany na więzienie na długie 4 lata. Oczywiście niewierna żona Filipa, natomiast wierna kochanka hrabiego, zostaje uparcie przy swoim wyborze i czeka, kiedy jej ukochany opuści
więzienie. Po kilku latach zostaje oczyszczony z zarzutów, bo oczywiście został zamknięty w tym więzieniu bezpodstawnie. Zostaje oczyszczony z zarzutów, przywrócono mu jego dobre imię. Luisa, cała szczęśliwa, zamieszkuje ze swoim ukochanym w Paryżu i tam żyją szczęśliwie do jego śmierci. Jej rozwód ze swoim mężem Filipem zajął jej 8 lat życia. Więc na koniec zostaje sama, ponieważ jej ukochany umiera, zrujnowana materialnie, bez grosza przy duszy i po prostu umiera, zachowując te piękne wspomnienia samotnie w Wiesbaden, i tam też znajduje się jej bardzo skromny grób. I nieraz zastanawiam się, czy żałowała swego wyboru, czy Luisa, księżniczka, córka Leopolda II, której imię nosi jedna z najpiękniejszych alei w Brukseli. Czy ta kobieta żałowała swego wyboru? I wiecie co? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo przecież wiemy, że to nie ilość lat przeżytych liczy się w życiu, natomiast ilość życia, które przeżywamy w tych latach, tak naprawdę się liczy. To jest tylko jedna z nielicznych historii, jaką chciałam Wam opowiedzieć, ponieważ król Leopold miał 3 córki. To jest krótka opowieść o jednej z nich, pierworodnej Luisie, i chciałabym Wam jeszcze w innych odcinkach przedstawić postać sióstr Luizy. Mam nadzieję, że mój głos dzisiaj umożliwił Wam wysłuchanie tego do końca, ponieważ jestem w okresie rekonwalescencji, jestem chora, ale już wracam powoli do gry. Trzymajcie się.